Szanowni widzowie mojej historii, zawsze widziałem we was tylko lekkomyślnych i niekonsekwentnych ludzi. Uważałem, że mnie zdradziliście, czyniąc takim, jakim jestem, że nie byliście godni zaufania. Wybierajcie sami, bo wybiorą za was. Jeżeli my nie pójdziemy do wyborów, to inni za nas wybiorą kogoś. Warto iść na wybory. Oczywiście powstaje pytanie dlaczego. Wybierz dobrze! W systemie demokratycznym najgorsze z głosowań możliwych to jest głosowanie tyłkiem, czyli pozostanie w domach. Chcesz mieć dobrych polityków? Idziesz do urn i głosujesz. Chcesz mieć złych polityków? Zostajesz w domu. Każdy oddany głos to jest głos, który liczy się w społeczeństwie. Nie lubię, żeby ktoś decydował o ważnych dla mnie sprawach za mnie. Myślę, że wy też tego nie lubicie, więc zachęcam was, żebyście w niedzielę poszli na wybory. Kominiarz przynosi szczęście przez cały rok. Idąc na wybory, zadbaj o swoje lepsze jutro. Masz głos, masz wybór. Daj sobie szansę, jaką daje ci twój głos. Apeluję, żeby pójść i głosować, ponieważ nie może być tak, aby ciągle połowa Polaków głosowała i była współodpowiedzialna za swój własny kraj, a druga połowa nie chciała być odpowiedzialna. Prawdziwa demokracja jest demokracją uczestniczącą. Idąc na wybory 9 października, spełniasz swój obywatelski obowiązek. Proszę, idźcie na wybory. No tak, tak. Słuchaj, teraz nie za bardzo mogę rozmawiać, wiesz, bo robimy taką małą nakrętkę, wiesz? Przez ostatnie 20 lat na tym podglebiu wyhodowano wiele ciekawych egzemplarzy. Wybory to jedyny moment, w którym możemy co nieco przerzedzić. Spróbujmy to zrobić. 4 lata temu oczekiwałem od was gestów, których nie wykonaliście. Pewni jesteście, na co głosujecie? Ja jestem pewny. Stawiam na dobrych polityków. Ja wiem, tak, w niedzielę ma padać, no ale wiesz, to mimo wszystko, wiesz, przeciwko pogodzie, no, trzeba iść, no. Nie podoba ci się otaczająca rzeczywistość? To co? 9 idziesz na wybory. Oferta polityczna jest bardzo szeroka, od lewej do prawej strony. Ja apeluję do was, szanowni chojniczanie, abyśmy poszli głosować, żebyśmy wszyscy byli razem odpowiedzialni za swoje decyzje. Jak ktoś nas zawiedzie, za 4 lata są kolejne wybory. Myślę, że wie, co mówi. A na kogo głosuję? Ja ci powiem, czekaj, to ja ci zaraz powiem, dobra? To ja głosuję na... Tylko raz na 4 lata możemy wybierać sami. Przez całe 4 lata wybierają za nas inni. Nie rezygnujmy z tego prawa, które mamy i korzystajmy z niego w akcie wyborczym 9 października. Pamiętajcie, 9 października. Wybór należy do was.